Witaj serdecznie. Chciałam Ci opowiedzieć dzisiaj, co to jest psychosomatyka. Psychosomatyka została stworzona przez doktora Salomona Selama. Jest on Francuzem, jest lekarzem medycyny tradycyjnej. Chciał się specjalizować w psychiatrii. Nie skończył, został lekarzem medycyny ogólnej. Zrobił sobie specjalizację z medycyny psychosomatycznej w Montpellier i też jest akupunktorem, jest psychoanalitykiem i lekarzem homeopatą. Całe swoje doświadczenie i całą swoją drogę, jaką przeszedł, zawarł w swoich naukach, w swoich książkach. Chyba żadna nie jest przetłumaczona na język polski. I sam stworzył szkołę psychosomatyki klinicznej i humanistycznej. Na czym oparł swoją teorię? Więc przede wszystkim oparł na teorii Grodecka, na jego teorii czegoś, czyli takiej siły, która jest w nas, która jest silniejsza od naszej świadomości, od nas samych, która popycha nas do robienia pewnych rzeczy, czy do nierobienia pewnych rzeczy. Jest to siła, której ulegamy w pewnych momentach. Następną teorią jest teoria Junga. Cała jego teoria podświadomości i jego archetypy, czyli symbole, znaczenie symboli w naszym życiu i dla naszej podświadomości. Natomiast w teorii podświadomości Junga, z teorią podświadomości Junga jest związana na przykład teoria Annen Schutzenberger, jej teoria historii rodzinnych. I następnymi jakby osobami, które mają duży wkład właśnie w psychosomatykę i właśnie ten nurt podświadomości jest małżeństwo Torok ze swoją teorią ducha krypty rodzinnej. I takiego ducha krypty rodzinnej bardzo często każdy z nas ma w sobie. I ten duch bardzo często właśnie nas doprowadza do pewnych rzeczy, których nie chcemy, a które się nam dzieją, prowadzi nas do różnych chorób, ale to też będzie później. Cała psychosomatyka jest też osadzona bardzo na medycynie chińskiej. Tutaj przede wszystkim meridiany, czyli to, jak energia krąży w naszym ciele. Są choroby, które... choroby, bo zdarzenia oczywiście nie podchodzą pod medycynę chińską, ale są choroby, które w ogóle nie mają nic wspólnego z medycyną chińską, które traktujemy po prostu według psychosomatyki, ale są też choroby, które muszą być traktowane właśnie z punktu widzenia medycyny chińskiej i obiegu energii. I następną osobą, która przyłożyła się też, z której też czerpie psychosomatyka, jest Hammer, doktor Hammer. Sam Salomon nie wziął dużo od Hammera. Jest tam w zasadzie tylko teoria biologiczna, ale sam Salomon był na dwóch warsztatach u Hammera i stwierdził, że no, jednak go nie rozumie. Znaczenie Hammer ma wielkie dla całej naszej psychiki, dla psychosomatyki, ale generalnie w zrozumieniu chorób, w zrozumieniu dynamiki chorób, no ale z Hammera dużo też nie bierzemy. Osobą, która też bardzo dużo włożyła w psychosomatykę, jest Mark Frecher. Ze swoją teorią cyklów biologicznych, komórkowych cyklów biologicznych. Według cyklów biologicznych bardzo wiele, tutaj już bardziej na zdarzeniach pracujemy. Ja pracuję na przykład jako terapeuta
tutaj, jak to się ma, powtarzalność, ale bardzo ważna na przykład w psychosomatyce, a szczególnie dla mnie, jest teoria Frechera związana ze znaczeniem poczęcia w życiu jednostki. Ja jestem pedagogiem i zajmuję się bardzo dużo dziećmi i mamami i emocjami, jakie z tym wszystkim są związane. I właśnie poczęcie jest bardzo ważnym momentem, który później dziecko w pewien sposób manifestuje przez całe życie. Przynajmniej też przez całe życie, jako nawet przez dorosłość, ale w dziecięctwie właśnie poczęcie ma bardzo duże znaczenie. Generalnie psychosomatyka mówi, iż każde zdarzenie, każda choroba, wszystko, co nam się wydarza w naszym życiu, ma głębsze znaczenie. I tutaj możemy zrobić tak, że możemy zawsze mówić, że no, mam jakąś chorobę, czy coś mi się dzieje, bo dopust Boży, bo karma, bo los tak chciał, bo mnie przeklęto. A dla psychosomatyki, dla mnie też to tak jest, że jest to takie zwalanie odpowiedzialności za swoje życie, za to, co jest ze mną, co się ze mną dzieje, na innych, na jakieś zdarzenia zewnętrzne. Salomon Sela mówi, że to, co się nam wydarza, to, co się nam dzieje, to, jaką mamy chorobę, jest to jedyne, najlepsze rozwiązanie, jakie znalazł nasz mózg na nasz konflikt wewnętrzny. I w psychosomatyce właśnie dla nas ważny jest ten konflikt emocjonalny, konflikt wewnętrzny. Konflikt wewnętrzny powstaje, kiedy między tym, co ja robię, co mówię i co myślę, jest rozbieżność. Jeżeli nie ma właśnie harmonii między tym, co ja robię, co ja czuję i co ja mówię. I bardzo często właśnie jest brak w nas takiej harmonii, takiej jedności między tym, co mówimy, co robimy i co czujemy. Ważne są właśnie te nasze emocje. To, jakie emocje przeżywamy w danym momencie, i te emocje nam bardzo często albo nas jakby przenoszą do naszego dzieciństwa, do różnych naszych niezałatwionych spraw z dzieciństwa, albo właśnie się jakby kumulują. I ważne jest rozszyfrowanie tych emocji, dojście do tych emocji, poznanie tych emocji i przeżycie ich. W ten sposób możemy zmniejszyć konflikt wewnętrzny i też cała nasza sytuacja naszego zdrowia, naszego życia może ulec zmianie. Salomon jest jest autorem teorii, tutaj wiem, że Salomon chyba jest, w ogóle nie jest tłumaczony na język polski. Ja skończyłam szkołę Salomona, hiszpańską szkołę po hiszpańsku, więc ja będę tak tłumaczyła z hiszpańskiego. Więc jest on autorem teorii syndromu złożonego. I tutaj zaraz się takie, nie wiem czy wam, ale ja takie mam wrażenie, że zaraz to powiem, że złożonego w grobie. Właśnie chodzi o coś takiego. I następna teoria, jakie jest autorem, to jest teoria odwrócenia psychicznego. Teoria syndromu złożonego jest związana bardziej, tutaj mamy bardzo dużo stwardnienie rozsiane, jest tutaj w tej teorii. Natomiast, znaczy to jest takim jakby, jest to ważny element. Teoria złożonego jest ważnym elementem właśnie w chorobie, na przykład stwardnienia rozsianego. Natomiast odwrócenie psychiczne
takim symbolem tego, czy taką demonstracją tego jest na przykład anoreksja, która właśnie, której proces można zrozumieć dzięki właśnie odwróceniu psychicznemu, ale o tym będę opowiadać w innym wideo. Jeżeli masz ochotę, zapraszam na sesję indywidualną albo sesję zapoznawczą. Możesz na mojej stronie www.desprendete.es zapisać się na konsultację 15-20-minutową, gdzie możemy porozmawiać o Twoim problemie. I też zapraszam na warsztaty, na integrację emocjonalną. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia. Pa, pa.